Witajcie w rozważaniach na dzień dobry. Dzisiaj książka, która być może się pojawiła kiedyś, chociaż nie jestem pewien. Książka, która nie pojawiła się mimo wszystko w tym wydaniu, które dzisiaj pokażę. Jest to Katechizm Heidelberski. Jedna z trzech form jedności Kościoła reformowanego. W ujęciu kontynentalnym, bo mamy również westminsterskie standardy, które są bardziej popularne na Wyspach Brytyjskich i również, znaczy tak, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, to mamy dwie tradycje, właśnie kontynentalną, trzy formy jedności i westminsterskie standardy. Natomiast jest to chyba jedyna, no nie, nie jedyna, bo jeszcze jest shorter katechizm, czyli właśnie krótki katechizm westminsterski, ale jest to jedna z najbardziej rozpowszechnionych ksiąg symbolicznych w tradycji prezbiteriańskiej czy kalwinistycznej. A katechizm heidelberski, 1563 rok. Księga, która powstała właśnie na potrzebę jakby przedstawienia teologii reformowanej, z tym, że w takiej dosyć, można powiedzieć, takim ujęciu koncyliacyjnym, czyli takim wygładzającym problemy. To były czasy już po pokoju augsburskim, cuius eio, eius religio. Takie było rozstrzygnięcie, czyli księstwa katolickie były katolickie, księstwa luterańskie były luterańskie. No i właśnie w Heidelbergu pojawiło się pierwsze księstwo reformowane, które również chciało się trochę podłączyć pod tą bardzo wygodną formułę, że generalnie za księciem idzie jego księstwo wyznawanej wierze. I było to pierwsze księstwo reformowane. Wydaje mi się, że tych reformowanych ksiąstw jeszcze było kilka, gdzieś tam na północy właśnie Niemiec, bliżej Holandii. Jest to księga symboliczna, ciągle do dzisiaj aktualna. Między innymi polski kościół reformowany, ewangelicko-reformowany mają za swoją księgę symboliczną, czyli wyznanie wiary, które obowiązuje. Chociaż samo to właśnie wydanie jest wydaniem, można powiedzieć, takiego trochę no, niezależnego kościoła reformowanego, Augustinus, pochodzący z Holandii, chociaż przekład jest księdza Tomasza Pieczki z kościoła ewangelicko-reformowanego właśnie z Zelowa i drugiej osoby, Petrusa Snejera, z tego co wiem, mieszka sobie w Niemczech, ale przetłumaczył na polski. To, co jest ciekawe w tym katechizmie heidelberskim, to jest tak naprawdę jego, można powiedzieć, taka bardzo faktycznie katechizmowa forma. Znaczy, te katechizmy były różne w historii teologii. Czasami, znaczy generalnie to zasady katechizm powinien być prosty, powinien wchodzić w pamięć, powinien być łatwy do nauczenia. No różnie to było z tymi katechizmami. Czasami była to pewna forma nadużywana, można powiedzieć, w tym sensie, że faktycznie było to dosyć skomplikowana forma. Natomiast katechizm heidelberski faktycznie, oprócz tego krótkiego katechizmu westminsterskiego, który również jest bardzo krótki i bardzo taki, można powiedzieć, funkcjonalny, w tym sensie, że rzeczywiście można się go nauczyć na pamięć, to jest to rzeczywiście katechizm, który jakby do tej swojej formy bezpośrednio nawiązuje, czy jest ściśle z nią związany. Całość jest podzielona na 52 niedziele. W każdej z niedziel są dwa lub trzy pytania, co w praktyce oznacza, że ten katechizm bardzo często był używany właśnie jako takie, można powiedzieć, dzisiaj no, taka grupa biblijna albo dodatkowe spotkanie czy nabożeństwo wieczorne w kościołach reformowanych jako przedstawienie doktryny reformowanej. Myślę sobie, że skądinąd jest to, myślę, że ciekawa dosyć forma i dzisiaj. Dzisiaj często ta teologia systematyczna czy dogmatyka jest lekceważona. No i w pewnym sensie oczywiście to jest dobre, że korzystamy z samej Biblii, ale z drugiej strony myślę, że bez takich węzłowych ujęć naszej nauki nasze kościoły wiele tracą. Także polecam katechizm heidelberski, bardzo ciekawe ujęcie. W oparciu o list do Rzymian, nędzny ja człowiek, któż mnie wyrwie z tego ciała śmierci, Bogu niech będzie dzięki przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Trzy części o niedoli człowieka, o potrzebie nawrócenia, o sposobie nawrócenia,
o sposobie ratunku i o uwielbieniu Bożym. Polecam wszystkim, nie tylko kalwinistom, polecam, żeby trochę coś poznać, może również się czegoś nauczyć, a może nawet przekonać do formuły katechizmów, bo myślę sobie, że dzisiaj właśnie w takim świecie, w którym tak naprawdę prawda rzadko bywa ujmowana, a jeśli już to hasłowo niezobowiązująco, myślę sobie, że taki porządek katechizmowy byłby bardzo czymś ciekawym. Może właśnie w takim kontekście współczesnym, a może po prostu nawet i jako katechizm heidelberski, który również można sobie przestudiować. Polecam, z Bogiem i do zobaczenia. Panie, dziękujemy Ci za to, że możemy czerpać właśnie z dorobku poprzednich pokoleń. Dziękuję Ci za ten katechizm heidelberski, za to, że myślę, że służył Twojemu Kościołowi dobrze i daj nam również dzisiaj się z niego cieszyć i poznawać Ciebie również w ten sposób. Z Bogiem i do zobaczenia.